Przechodzimy do punktu 6.2c. Projekt uchwały w sprawie ulicy Słotnej. Oddaję głos panu. Często to jest kolejna uchwała, którą w tej sprawie możemy podjąć. Pierwszą podjęliśmy pozytywnie na wniosek mieszkańców o otwarcie ulicy Słotnej, stworzenie jej dwukierunkowej. Tutaj ta ewentualna uchwała, jeśli by przeszła, byłaby tylko z dołożeniem takiej informacji, że w tym rejonie ograniczenie tonażu do 2,5 ton i ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. W całej procedurze, która dosyć długo trwa, tutaj uparcie twierdzi, że ten odcinek drogi, która obecnie ma 4,90 m, jest to droga żwirowa na całej długości. Na odcinku tych 20 metrów takich newralgicznych jest te 4,90 i twierdzi, że jest to za mało, żeby prowadzić ruch kierunkowy. Nakłada tutaj dosyć warunki trudne do zrealizowania w obecnej sytuacji czasowej, finansowej. Chciałby, żeby ta droga miała 5 metrów, 2-metrowy chodnik z prawej i z lewej strony, oświetlenie, kanalizację. Droga jest na obecną, na dzień dzisiejszy nieuzbrojona w kanalizację ani deszczową, ani sanitarną. Nie ma też wodociągu. Jest te inwestycje pewnie w jakimś odległym czasie będą tam musiały zostać wykonane. Także budowa drogi w obecnej sytuacji jest troszeczkę nieuzasadniona, a otwarcie tej drogi domagają się mieszkańcy, którzy ponownie zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Sprawa toczy się dosyć długo, bo już będzie blisko 2 lata. Ten znak raz się pojawiał, raz znikał. Tam jest dosyć taki. Także chcieliśmy tutaj tą uchwałą ewentualnie zwrócić uwagę, że tą drogę można otworzyć pod pewnym warunkiem. Czyli ograniczenia tonażu, bo ZIKIT uważa, że tam może odbywać się ruch tranzytowy, co jest absurdem, ale znak 2,5 tony nie dopuściłby do tego zagrożenia, które on przewiduje. Prędkość, nie ma chodników na całej długości drogi, droga ma 700 metrów w całości. 30 znak ograniczenia prędkości też spowoduje, że stanie się ona, powiedzmy, bezpieczna. Są gorsze drogi w najbliższej okolicy, które są dwukierunkowe. No i tutaj trzeba dodać jeszcze, że ja osobiście pismo z tytułu odczytałem jako chęć znowu zacznięcia tematu na długie lata w niebyt, ponieważ stwierdzenie, że będzie dwukierunkowa po wprowadzeniu do budżetu w 2014 roku i zrealizowaniu jakichś tam innych historii, to brzmi jak konkurs, raczej lista życzeń, więc dzielnica musi się starać o to, żeby ta droga w takim kształcie została otwarta jako dwukierunkowa. W innym wypadku ona może być dalej jednokierunkowa i to przez grube lata. Ja chciałem jeszcze dodać, że odbyło się spotkanie u pana prezydenta Szmiera, gdzie był przedstawiciel ZIKIT-u, pan dyrektor wydziału, gdzie zapadła decyzja, że tą drogę należy otworzyć przy minimalnym nakładzie finansowym, czyli po ustawieniu tych znaków, poszerzeniu o te 10 cm, dosypaniu żwiru na tej drodze, można dopuścić tą drogę do ruchu dwukierunkowego. Wtedy już była wzmianka i był projekt przygotowany opiewający na 800 tysięcy złotych na przebudowę tej drogi, gdzie pan prezydent powiedział w sytuacji, kiedy nie ma tam mediów, tych, o których wspomniałem, budowa tak dużej inwestycji nie ma sensu na obecną chwilę, natomiast parametry tej drogi przy tym, jakby utrzymanie, znaczy wydział utrzymania ZIKIT-u doprowadził po prostu. Liczyliśmy koszty wstępnie na kolanie u pana prezydenta na około 5-6 tysięcy. Jest nawet chętny, który pokryje te koszty. Nie ma woli niestety zarządcy, żeby tą drogę otworzyć. Ale dyrektor ZIKIT-u, widzę, się słyszę, zgodził. Dyrektor, który był na spotkaniu, to był dyrektor Sapoń, który w tym momencie zajmował się sprawą, w tym momencie zajmuje się dyrektor Migda. To jest już trzeci dyrektor, który się zajmuje sprawą i trzeci dyrektor ma już odmienne zdanie. Kolejny raz... Łącznie z tym, że... No, nie mniej trzeba podkreślić, że musimy my o tym przypominać tylko i będziemy tak robić do końca tego roku. Lub do skutku. Tak, zakończę. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Właściwie w kolejnym. Dziękuję jednogłośnie.